Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Poważna sprawa, moi drodzy. Kolejne mobilne ulane testy. Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Lazurowej, jeden z największych Orlenów w Warszawie. I będziemy testować, moi drodzy, to, co jest aktualnie hitem na tych stacjach, czyli nowe burgery. Promocja, można powiedzieć, trochę wakacyjna i menu wakacyjne. Trzy różne burgery, które mają w sobie różne mięso, które mają zupełnie inny smak. Do 31 sierpnia jeden rodem z Italii, drugi rodem z Arizony, a trzeci jest tropikalny. Zobaczymy, jak smakują i idziemy gdzieś w jakieś miejsce takie na łonie natury, gdzie będziemy to wszystko konsumować. Ważne info? Rabat. Tak zwany rabat. Z kartą dużej rodziny, co jest fajne i też ostatnio była aktualizacja na Orlenie, nowa aplikacja. Jak sobie podepniecie od razu pod nią kartę dużej rodziny, już nie musicie pokazywać. Nie trzeba pokazywać, od razu szczytuje kod QR i dzięki temu zapłaciłem 48, a nie 60 zł. Ma rabatów 11,10. Bardzo fajnie. Burger Italiana, Arizona Chili i burger... dwa razy Italiana pani policzyła? W każdym razie mają być trzy różne. Jeden to jest Tropicana. No. Chowamy paragon. Wodę mamy, żeby popić. Pani powiedziała 10-12 minut. 10-12 minut na zrobienie. Torebek nie ma. Niestety wszystkie wyszły. KT. Czyli podejrzewam, że będzie to Tropicana, no chyba, że pani miała na imię Tamara, ale raczej nie. Dobra. Tropicana. Jedyneczka. A, czyli... Arizona. Arizona. Jest jalapeno, są kawałki sera i, znaczy, nie Irena Bianco, Italiana. Tak, czy pani robiła je zgodnie z wytycznymi? Zaczynamy, najbliżej mnie jest te. Amatorom egzotycznych nut polecamy burgera Tropicana. Pyszną kompozycję rumsztyka z serem, gouda i warzywami, dodatkami, krążkami cebulowymi i podkreśloną sosem mango jalapeno. Brzmi to dobrze. Zdejmę okulary i czapkę do jedzenia, jak profesjonalista. Zobacz, co tu jest. Widzisz to? To są krążki chyba cebulowe, te było w opisie. Jest rumsztyk, jest dużo sałaty, pomidor, sos mango jalapeno. Krążki cebulowe bardzo pasują. Słodycz tego, ostrość i słodycz sosu mango jalapeno. Rumsztyk, świeże warzywa. Do tego boczek. Co jest warte podkreślenia, bardzo pasują te krążki cebulowe. Zobaczcie, tutaj też są kawałki papryki w tym rumsztyku. Ale jeżeli szukacie czegoś, co jest ultra pikantne, to nie ten. Bardzo, bardzo fajnie się komponuje z tą bułeczką i jestem na tak. Wady? Tak. Może tylko jeden kupiliśmy. Nie, na razie ten na pewno na plus. A, moi drodzy, czyli Arizona. Jego jestem chyba najbardziej ciekaw z uwagi na to, że on ma być właśnie pikantny. Jeśli komuś niestraszna papryczka jalapeno, powinien skusić się na pikantnego Arizona chili na bazie burgera wieprzowego, uwaga, wieprzowina, a nie wołowina, z sosem barbecue, miksem sałat, serem i pieczonym boczkiem. Sos barbecue. Jest, zobaczcie, ciemny, ciemny barbecue. Uwaga. Słuchajcie, zupełnie inne mięso. To jest wieprzowina. Rzadko wieprzowina jest w burgerach. Sos majonezowy na górze. Na dole barbecue. To mięso jest bardzo fajne. Papryczki jalapeno. I raczej słodki niż taki bardziej dymny sos barbecue. Do tego krążki i boczek. O, to jest to. To jest to. Moc papryczki połączona z fajnym mięsem, boczek. Do tego na górze sos majonezowy, na dole barbecue. Ten czebelek wyżej od poprzedniego. Jest charakter, jest aksamit, ale tutaj też warte podkreślenia. Inna konsystencja, zupełnie inny przekrój tego mięsa. Bardziej jest jasne, bardziej zbite. Teraz czuję, że jest naprawdę dość ostry. Te krążki cebulowe mogą być ich więcej, bo są bardzo dobre.
a były chyba dwa tylko. Z rumsztykiem wołowym, czyli tutaj wołowina, z dodatkiem parmezanu i suszonych pomidorów, rukolą i sosem bazyliowym. Z pewnością docenią wielbiciele kuchni włoskiej. Są pomidory suszone? Są. Pomidor świeży, cebula czerwona, rukola i zobaczcie tutaj ten zielony sos. Ma to być sos bazyliowy. Jest też boczek i tutaj jest, przypomnę, rumsztyk wołowy. Mhm. Dość dużo tego sosu. Charakterystyczny posmak bazylii. Świeże warzywa. Ja lubię suszone pomidory, one są tutaj wyczuwalne. To mięso wołowe. Ten kotlet jest grubszy, ten rumsztyk. Troszkę zostaje między zębami, ale taka jest charakterystyka wołowiny. Jest wyraźny posmak tej bazylii. Nie wiem, czy każdy z Was lubi. Jedni lubią kolendrę, drudzy lubią pietruszkę, inni lubią bazylię. Tutaj ta bazylia jest i jest ona zdecydowanie wyczuwalna. Te świeże warzywa na pewno na plus i pomidory suszone. Ja bardzo lubię. Zupełnie nie jest pikantny, zupełnie nie jest ostry. Myślę, że dla osób, które robią takie bardziej rzeczywiście delikatne, śródziemnomorskie nuty, ten jest jak najbardziej ok. Jakie minusy? Chyba trochę za dużo tej bazylii jest. Ja lubię sałatkę caprese, gdzie jest mozzarella, gdzie są pomidory, jest bazylia. Nie jest to moje ulubione zielone warzywo sałatkowe. Wydaje mi się słabszy zdecydowanie od Tropicany i od Arizony. No, przystąpmy moi drodzy do gradacji. Który najlepszy? No zdecydowanie tutaj te trio. Od razu dodam, że wszystkie trzy są naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Co mi się podoba w nich, że każdy jest inny. Jest inny, bo jest inne mięso, jest inna struktura i inne dodatki. Ten jest bardzo ciekawy, ten Arizona, bo jest wieprzowina. Do tego te krążki cebulowe. Dwa różne sosy w połączeniu z papryczkami jalapeno i z tą bułką. O bułce też nie powiedziałem. Wszędzie jest ta sama bułka. Ona jest, przepraszam, z sezamem i z siemieniem lnianym. I dobrej jakości sos barbecue, ale nie oczekujcie tutaj takiego klasycznego, dymnego barbecue. Nie, on jest bardziej łagodny, on jest bardziej słodki, ale idealnie się komponuje z pikanterią papryczki jalapeno i z tym sosem majonezowym, który jest na górze. Miejsce pierwsze, Arizona Burger Chili. Miejsce drugie, Tropicana. Słuchajcie, ten burger też jest bardzo ciekawy. Zobaczcie, ten rumsztyk, on jest mocno przyprawiony. Tutaj widać kawałki papryczki, pasujący do charakteru Tropicana, no bo mango, wiadomo, jest to owoc tropikalny. Lubisz mango? I miejsce trzecie, Italiana, tak jak wspomniałem, ale dla takich osób, które są spokojnie usposobione, nie potrzebują jakiegoś niesamowitego charakteru pikanterii i lubią bazylię, bo ta bazylia jest tutaj zdecydowanie wyczuwalna. Zapłaciłem 48 zł ze zniżką, ale zniżką? Ze zniżką za kartę dużej rodziny, ale to jest za jednego takiego burgerka kilkanaście złotych. Myślę, że warto. Jest to ciekawa alternatywa dla klasycznych fast foodów, dla Maca. Myślę, że spokojnie, jak jesteśmy w trasie na kilka godzin, nam to uzupełnia kalorie. I są troszkę inne od tego klasycznego rumsztyka, który dla mnie zawsze był hitem. Inne składniki, właśnie tak bardziej skorelowane w kierunku Tropicany, w kierunku Italii i w kierunku Arizony. Z tych trzech miejsc na pewno kiedyś chciałbym odwiedzić Arizonę. To tyle, jeśli chodzi o te trzy sezonowe, promocyjne, wakacyjne burgery ze stacji Orlen. Napiszcie nam w komentarzu, czy jedliście, czy Wam smakowały i który z tej trójki jest w Waszym prywatnym, subiektywnym rankingu najwyżej. Pokaż, jak tutaj jest ładnie, zobacz. W ogóle jesteśmy niedaleko trasy S8 i to jeziorko ma ciekawą nazwę. Chyba się nazywa Jeziorzec. Te osoby, które mieszkają sobie tutaj w tych osiedlach, czy na przykład tam przy Lazurowej, gdzie powstają kolejne dziesiątki bloków, mogą sobie tutaj przyjść, usiąść, potrzymać się za ręce albo popatrzeć na to, jak te kaczki pływają. Lajki, suby, dzwoneczki i do następnego razu. Napiszcie nam, co byście chcieli, żebyśmy sprawdzili w mobilnych, ulanych testach, a my tam pojedziemy z kamerą i z naszymi żołądkami i to wszystko zjemy głową.